Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj przygotowałam dla Was sprawę, która bardzo przypomina mi sprawę Tomka Jaworskiego. Mam na myśli maturzystę, który stracił życie zupełnie bez powodu. Po prostu znalazł się w złym miejscu i w złym czasie. I dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć historię, którą ze sprawą Tomka łączy właśnie to, że główna bohaterka znalazła się w złym miejscu, o złym czasie. O sprawie tej przypomniał mi Sławek i właśnie w związku z jego propozycją postanowiłam opowiedzieć o niej. Przy okazji Sławek stworzył jeszcze animację dla kanału, którą zobaczycie za chwilę, więc jeżeli nie jesteście na YouTubie, to zajrzyjcie koniecznie. A teraz zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Dwudziestojednoletnia Ania Dybowska mieszkała w Jarkowie w gminie Rymań, niedaleko koło brzegu. Jarkowo to mała miejscowość. W 2013 roku mieszkało tu 259 osób. Czas więc płynie tu leniwie, a dni są do siebie podobne. Bogusława i Jerzy Dybowcy, rodzice Ani, osiedlili się na końcu wsi, w dużym budynku, po dawnej, po niemieckiej szkole. Rodzina żyła raczej skromnie, a państwo Dybowcy zajmowali się prowadzeniem plantacji truskawek. Oprócz Ani mieli jeszcze cztery córki. Olę, Asię i najmłodsze bliźniaczki, Izę i Natalkę. Ola i Asia obecnie studiują zaocznie, a bliźniaczki chodzą do podstawówki. W 2004 roku u Ani wszystko zaczęło się układać. Właśnie ukończyła studium medyczne w Łomży z bardzo dobrymi ocenami. Otrzymała dyplom technika farmacji i planowała dalszą edukację w tym kierunku. W przyszłości chciała zostać farmaceutką i prowadzić własną aptekę. Jej pasją było ziołolecznictwo i homeopatia. Interesowała się także zielarstwem. Studium było dla niej tak naprawdę wstępem do edukacji, bo od wielu miesięcy pracowała na to, aby dostać się na warszawską uczelnię wyższą. Aby jednak to się spełniło, musiała przystąpić do egzaminów wstępnych. Dla niej to była wielka szansa, aby w końcu spełnić swoje marzenia. Nauka była jej priorytetem i przepustką do lepszej przyszłości i pewnego zawodu. To też sprawiało, że Ania była bardzo pracowitą osobą, do tego zaradną, bo aby móc uczyć się w Łomży, pracowała w wakacje na plantacji swoich rodziców. Przez całą naukę utrzymywała się sama. Było to możliwe dzięki temu, że pracowała w różnych miejscach, m.in. w spażalniach ryb, w barach, przy grillach. Sprawiała wrażenie bardzo sympatycznej. Zawsze się uśmiechała, była serdeczna, pomocna. Lubiła pomagać innym. Zarejestrowała się nawet w banku dawców szpiku kostnego. Regularnie oddawała krew, dzięki czemu otrzymała tytuł honorowego dawcy. 1 lipca 2004 roku w końcu nadszedł dzień, na który Ania czekała od miesięcy. Od rana szykowała się na podróż do Warszawy, aby na dawnej Akademii Medycznej, a dzisiejszym Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, podejść do egzaminów na jej wymarzony kierunek. Przed wyjazdem pożegnała się z siostrami, roześmiana krzyknęła do mamy cześć mamuś i wyszła z tatą, który obiecał ją podwieźć. Wiedziała, że niedługo wróci, bo w końcu były to tylko egzaminy, a faktyczna rozłąka i początek studiowania miałyby mieć miejsce w październiku, dlatego było to takie szybkie pożegnanie. Tata podwiózł ją z Jarkowa do pobliskiego Gorawina. Tam właśnie miała przesiąść się do busa, który udawał się do Kołobrzegu, a z Kołobrzegu miała już bezpośredni pociąg do Warszawy. W samym Kołobrzegu była już jednak dosyć późno. W zasadzie po raz pierwszy zdarzyła jej się taka sytuacja, bo do pociągu wsiadała około godziny 22. Przeważnie jeździła pociągiem, który odjeżdżał około godziny 21, ale akurat na czas wakacji został odwołany. Z kolei pociąg o 22 nie cieszył się aż taką popularnością. Tym o 21 jeździło znacznie więcej osób, więc praktycznie nie było w nim pustych przedziałów. Jednak tym razem Ania miała spory wybór, gdzie usiąść. Wiele przedziałów było pustych i w zasadzie było jej to na rękę, bo planowała powtórzyć jeszcze materiał przed egzaminami. W tym celu zabrała też ze sobą książki i notatki.
Egzamin miał być rano, więc miała całą noc, aby spokojnie je sobie przeczytać. Przeważnie Ania zachowywała wszelką ostrożność, jednak tym razem nad strachem przeważyła presja, bo chciała spokojnie powtórzyć cały ten materiał. Więc tym razem samotność w przedziale była dla niej niemal błogosławieństwem. Większość trasy minęła jej spokojnie. Gdzieś po drugiej pociąg wjechał do województwa kujawsko-pomorskiego. I to właśnie ten moment okazał się kluczowy w tej historii. Bo właśnie w Toruniu jej losy miały się skrzyżować z dwoma mężczyznami, o których teraz wam trochę opowiem. Artur F. był już znany policji. Przylgnęła do niego łatka drobnego przestępcy. Nie stronił od alkoholu i narkotyków. A gdy był pod ich wpływem, bił się bez powodu. Czasami obywało się bez bójki i kończyło na słownych przepychankach. Nie miał stałej pracy, żył z tego, co zarobił na drobnych kradzieżach. Nie miał też oporu przed zastraszaniem młodszych od siebie osób i zabierania im na przykład telefonów komórkowych. Jeśli miał przy sobie parę groszy, to najchętniej przeznaczał je na alkohol. Wychowywał się bez ojca. Jego mama z kolei była głuchoniema, więc największą rolę w jego życiu odegrała babcia. Choć mieli trudne warunki, to nie było tam sytuacji, którą można by podciągnąć pod jakąś patologię. Artur miał też starszego brata, Sebastiana. On również przez pewien czas nie stosował się do zasad prawa, w efekcie czego trafił do więzienia. Po wyjściu postanowił jednak zmienić swoje życie, ustatkować się i odciąć od nieprzychylnej przeszłości. W domu rygor starała się trzymać babcia mężczyzn. Jednak wraz z upływem lat było to dla niej coraz trudniejsze. Artur wyrósł na ponad 100-kilogramowego mężczyznę, zyskał pewność siebie i chciał zaznaczać swoją niezależność. W efekcie nieraz sąsiedzi widzieli, jak kłóci się z babcią czy mamą. Swoją edukację zakończył na podstawówce. Choć miał opinię niezbyt inteligentnego, nikt nie chciał wchodzić w nim w zatarg z obawy o to, że mógłby zostać pobity. 1 lipca miał świętować swoje 22 urodziny. Postanowił, że z tej okazji podaruje sobie wyjątkowy prezent. Jaki, o tym powiem wam trochę później. Kilka dni przed swoimi urodzinami chodził po swoim osiedlu w Nieszawie, na którym mieszkał, i opowiadał, że wybiera się do Zakopanego. Swoim znajomym chwalił się także, że chce zrobić coś, co pozwoli mu dorównać swojemu idolowi z Ojca Chrzestnego. Co dokładnie miał na myśli i kiedy podjął decyzję, co to dokładnie będzie, do końca nie wiadomo, gdyż później nie potrafił przedstawić jednej wersji. Artur wiedział jednak, że sam nie da rady i przydałby mu się wspólnik. Chwilę się zastanawiał, kto mógłby mu pomóc w realizacji jego planu, aż ostatecznie zdecydował, że wybierze się do pobliskiego Torunia i poszuka kogoś, z kim mógłby podziałać. Dosyć szybko udało mu się natrafić na parę, która do niego podeszła. Nie znali się wcześniej, ale połączyła ich pewna sprawa. Otóż parze zależało na zakupieniu narkotyków i uznali, że Artur jest dealerem. On jednak nie miał przy sobie żadnych tego typu substancji, ale chciał dalej podtrzymywać z nimi rozmowę. Gdy tak sobie rozmawiali, podszedł do nich Dariusz M. Kojarzył parę, która rozmawiała z Arturem i postanowił dołączyć do grupy. Jeszcze chwilę tak ze sobą porozmawiali, a następnie ustalili, że razem pojadą po towar. Jak postanowili, tak też zrobili. Problemem były jedynie pieniądze, bo nikt z nich nie posiadał większej gotówki. W efekcie za wiele nie kupili. Artur był tym niepocieszony, chciał uczcić swoje urodziny i nie zamierzał się tak łatwo poddać. Zaproponował, aby okradli kogoś w pociągu. Parze ten pomysł zdecydowanie się nie spodobał i postanowili pożegnać się z Arturem i Dariuszem. Z kolei Dariusz patrzył na Artura z zaciekawieniem, a po chwili uznał, że ten pomysł jest całkiem dobry. Teraz wystarczyło poczekać tylko na pociąg. 23-letni Dariusz miał za sobą trudną przeszłość. Jego zachowanie na tyle denerwowało rodzinę, że wyrzucili go z domu. Wynikało to z tego, że parał się głównie kradzieżami. Pomieszkiwał więc najczęściej na dworcu głównym w Toruniu. Czasami udało mu się też zaczepić na chwilę u jakiegoś znajomego. Na swoim koncie, oprócz kradzieży, miał także pobicia. Również służba ochrony kolei dosyć dobrze go kojarzyła, gdyż często był przez nich łapany na kradzieżach. Nie uważano go jednak za kogoś niebezpiecznego. Tak więc dwóch przypadkowych mężczyzn o dosyć podobnej historii
postanowiło zaczekać razem na pociąg i okraść przypadkową osobę. Czekali na pociąg, który wydawał im się najlepszą okazją do tego. Padło na ten, który miał najwięcej wagonów, czyli ten z Kołobrzegu do Warszawy, który miał ich aż 13. O 2:30 weszli do pociągu i spokojnie przechadzali się po kolejnych wagonach. Rozglądali się po przedziałach i typowali, do kogo mogliby się dosiąść, a następnie okraść. W końcu w ostatnim wagonie zauważyli młodą kobietę, siedzącą samą w przedziale, pochyloną nad jakimiś notatkami. I tak skrzyżowały się losy Ani z Arturem i Dariuszem. Późniejsze analizy tej nocy pokazały, jak w bardzo niekorzystnym dla siebie położeniu znalazła się kobieta, nie do końca dbając o swoje bezpieczeństwo. Po pierwsze, usiadła w ostatnim wagonie, w związku z tym prawie nikt się po nim nie kręcił, nie przechodził, co później przyczyniło się do braku reakcji innych pasażerów. Po drugie, Ania wybrała przedział, w którym siedziała sama. Cieszyła się z tego, bo liczyła na to, że spokojnie powtórzy sobie materiał, ale właśnie to okazało się jej zgubą. Po trzecie, na wierzchu zostawiła telefon, a na palcach miała pierścionki, które wydawały się być cenne. Nie trudno było dostrzec te przedmioty, które dla kieszonkowców mogły być cennym łupem. Po czwarte, o czym za chwilę jeszcze opowiem, Ania miała przy sobie pieniądze i nie kryła się z tym. Nie była to duża kwota, ale mogła sprawić wrażenie, że ma ich więcej. Właśnie te cztery powody zdecydowały o tym, że dla Ani ta noc zakończyła się tragicznie. Zachowując pozory, mężczyźni grzecznie zapytali, czy mogą wejść. Ania się zgodziła. Siedziała przy oknie i wydawała się nie skupiać za bardzo na swoich współpasażerach. Ci jednak postanowili ją zagadać. Zaczęło się od miłej pogawędki. Wymienili się swoimi imionami, wspomnieli, że są studentami. W ten sposób dowiedzieli się, że ich towarzyszka podróży ma na imię Ania, mieszka na wsi niedaleko Kołobrzegu i właśnie jedzie do Warszawy, aby zdać egzaminy na Akademię Medyczną. Niby mimochodem zapytali ją, czy nie mogłaby im rozmienić pieniędzy. Akurat miała przy sobie 120 zł, dostała je od rodziców, więc mogła to zrobić. Był to jednak poważny błąd, bo pokazała mężczyznom, że ma przy sobie gotówkę i stała się dla nich elementem ich planu. Wkrótce potem do ich przedziału zajrzał konduktor. Sprawdził bilety i poszedł dalej. Był to już moment, gdy Ania czuła się coraz mniej komfortowo w towarzystwie nowych znajomych. Przeczuwała, że okłamali ją co do tego, że są studentami i chciała jak najszybciej opuścić przedział. Po prostu postanowiła, że wstanie i wyjdzie, a następnie uda się do innego przedziału, w którym będą jacyś pasażerowie. Niestety właśnie to działanie sprawiło, że mężczyźni postanowili jak najszybciej temu zapobiec. Wszystko się zmieniło. Artur i Dariusz przestali być już tacy mili. Siłą powstrzymali ją przed wyjściem, a gdy zaczęła krzyczeć, zatkali jej usta. Potem zamknęli drzwi przedziału, tak zwanym kwadratem, uniwersalnym kluczem, i zasłonili okna. Artur chwycił Anię za twarz i ostrzegł, że jeśli zacznie krzyczeć jeszcze raz, to ją zabije. Kobieta w ogóle nie spodziewała się takiego obrotu spraw. W jednej sekundzie cała zesztywniała. Nie była w stanie nic powiedzieć. Była na to zbyt przerażona. Jedyne, co była w stanie zrobić, to delikatnie pokiwać głową, że już będzie posłuszna. Gdy Artur ją trzymał, Dariusz zaczął przeszukiwać jej rzeczy. Zabrał telefon komórkowy, 2 złote pierścionki i 120 zł. Następnie skrępowali Anię i zakneblowali jej usta. Kobieta została zaatakowana w porze, kiedy zdarza się ponad 80% napadów w pociągach, czyli między 1 a 4 nad ranem. I na tym etapie, jak twierdził Artur, zakończyła się jego pamięć, który później stwierdził, że urwał mu się film, gdyż wcześniej wziął LSD i niczego nie pamięta. Dodał także, że o tym, co się wydarzyło dalej, miał mu później opowiedzieć Dariusz. A dalej dział się prawdziwy koszmar, bo przez kolejne 5 godzin na zmianę bili i dusili Anię. Jak się później w trakcie śledztwa okazało, do przedziału zajrzał jeszcze raz konduktor i tym razem stwierdził, że mężczyźni nie mają biletu. Nie wiem, czy wcześniej konduktor im odpuścił, czy właśnie powiedział, że później wróci i załatwi z nimi tę sprawę,
ale w tym momencie wrócił i mężczyźni uznali, że wręczą mu 30 zł jako łapówkę, aby odstąpił od żądania od nich biletów. Najgorsze w tamtym momencie było to, że Ania była tak przerażona, że już nawet nie krzyczała, nie wzywała pomocy i nie próbowała uciekać. Nie zrobiła tego nawet, gdy Artur z Dariuszem na chwilę wyszli na korytarz na papierosa. Była sparaliżowana lękiem, cały czas dygotała i błagała, żeby nie robić jej krzywdy. Artur nieraz jej powtórzył, że jeśli będzie krzyczała, to ją zabije i to skutecznie ją przed tym powstrzymało. Około godziny 6:00 pociąg w końcu dojechał do Warszawy. Cała trójka wysiadła na dworcu Warszawa Zachodnia. Następnie udali się do poczekalni. Tam postanowili, że usiądą na ławce. Przez cały ten czas obok nich przechodzili ludzie. Było wiele okazji, podczas których Ania mogła krzyczeć, poprosić kogoś o pomoc, podbiec do kogoś. Nikt jej wtedy nie trzymał nawet za rękę, ale tego nie zrobiła. Do dziś pozostaje to tajemnicą, dlaczego nie spróbowała ucieczki. Pozostają tylko domysły, że może była już tak przerażona, zmęczona, może po prostu strach przezwyciężył jej wolę życia, a może wierzyła, że jeżeli cały czas będzie posłuszna, to w końcu jej oprawcy dadzą jej spokój. W tym czasie jednak Dariusz i Artur naradzili się i wiedzieli już, co dalej zrobią za nią. Postanowili, że razem wsiądą do pociągu pospiesznego do Torunia. Ania posłusznie za nimi poszła. Była tak zestraszona, że nawet nie chciała się sprzeciwiać. I tym razem wszyscy wsiedli do ostatniego wagonu. To właśnie w tym momencie Artur uznał, że przyszła pora na finał jego urodzin. Spojrzał na Anię i powiedział jej, że wygląda jakby płakała, a następnie rozkazał, aby poszła do toalety i obmyła sobie twarz. Gdy dziewczyna była już w łazience i zmywała łzy z policzków, pomyślała nawet, że może właśnie teraz ją puszczą. Niestety bardzo się myliła, bo właśnie w tym momencie do toalety wtargnął Artur F. i wepchnął jej w usta cały zwój papieru toaletowego, aby nie krzyczała. A Ania już nawet nie miała na to siły. Była wyczerpana, półprzytomna. Ostatkiem się uwierzyła, że jej koszmar niedługo się zakończy, ale nie miała już sił walczyć ze swoimi oprawcami. Chwilę później wyczerpaną kobietę Artur wyrzucił z jadącego pociągu. Wydarzyło się to w miejscowości Zduny, koło Łowicza, w województwie łódzkim. Później Artur zaklinał się, że nie pamięta tego momentu i że wszystko opowiedział mu Dariusz. Tak przedstawił ten moment. To Darek powiedział mi, że zabiłem dziewczynę, że wcześniej przesiedliśmy się do innego pociągu z powrotem w stronę Torunia. Ta dziewczyna miała być cały czas razem z nami. Darek opowiadał, że w pewnej chwili kazałem mu otworzyć drzwi od wagonu na zewnątrz pociągu. Wcześniej sprawdził, czy korytarz jest pusty. Ja wyprowadziłem ją z przedziału i wepchnąłem do łazienki. Miałem powiedzieć, aby obmyła sobie twarz, bo ona tylko prosiła, aby nie robić jej krzywdy i cicho płakała. Wtedy, tak mówił Darek, ja wcisnąłem jej papierowe ręczniki do ust i kiedy to robiłem, poleciały jej łzy. Potem Darek dał sygnał, że już wszystko gotowe. Ponoć złapałem ją za ramiona, wyciągnąłem z łazienki i popchnąłem ją w stronę otwartych drzwi wagonu. Darek mówił, że nie widział, jak wypadła. Zarzeka się, że z narkotykowego transu ocknął się dopiero kilkadziesiąt minut później. Artur twierdził, że jedyne co pamięta to powrót do Torunia i podzielenie się z Dariuszem łupem. Później Darka widział jeszcze tylko raz, kilka dni później. Wtedy to mężczyzna opowiedział mu, co wydarzyło się tamtej nocy. Później mieli się już nie widzieć. Co ciekawe, gdy potem Artur trafił na salę sądową, wycofał się z tych zeznań i twierdził, że to policjanci wymusili na nim takie zeznania. Jeśli chodzi o Dariusza, on z kolei twierdził, że nie pamięta, aby coś Arturowi opowiadał. Dodał także, że nie widział, aby ten przyjmował LSD. Po tym, jak wyrzucili ciało Ani z pociągu, jak gdyby nigdy nic, wrócili do przedziału i gdy pociąg zajechał do Torunia, wysiedli na dworcu. Tam z kolei poczekali razem do około godziny 10:00. Wynikało to z tego, że chcieli od razu udać się do lombardu, aby spieniężyć swoje łupy. A tymi łupami były telefon komórkowy i pierścionki Ani, jej 120 zł, oraz kolejny telefon komórkowy, który ukradli innemu pasażerowi. Łącznie otrzymali 42 zł za pierścionki
oraz 65 zł za dwa telefony. Podzielili się tą kwotą między sobą i jak nigdy nic wrócili do swoich domów. W tym samym czasie w miejscowości Zduny koło Łowicza zmasakrowane ciało Ani zauważył jeden z konduktorów z innego składu, który akurat tamtędy przejeżdżał. Od razu powiadomił odpowiednie służby. Na miejscu pojawił się lekarz, który później dokonał sekcji zwłok. Specjalista stwierdził, że Ania jeszcze żyła, kiedy została wyrzucona z pociągu, a zmarła w wyniku obrażeń, jakich doznała w chwili upadku. Uderzyła w betonowy słup trakcyjny. Jej serce biło jeszcze przez 3 minuty. Dosyć szybko udało się wytypować, kim może być Ania i ściągnięto jej ojca, aby przyjechał na identyfikację zwłok. Mężczyzna powiedział, że do końca życia nie zapomni widoku otwartych oczu zamordowanej córki. Oczu, które wyrażały niezwykły strach i ogromny lęk. Oficjalnie za bezpośrednią przyczynę śmierci uznano rozległe obrażenia głowy. Rozpoczęło się śledztwo i dosyć szybko odtworzono trasę dziewczyny. Udało się też ustalić, że Ania podróżowała z 2 mężczyznami. Potrzeba było około tygodnia, aby do nich dotrzeć. Do tego okazało się, że nie mają nic do ukrycia, bo obaj po zatrzymaniu przyznali się do winy. Wkrótce policjanci zorientowali się, że mężczyźni byli już wcześniej karani. Dariusz M. za rozboje, a Artur F. za kradzieże. Samo zatrzymanie było dosyć szybką i sprawną akcją. W jednym z artykułów znalazłam nawet porównanie, że wyglądało jak rodem z filmu sensacyjnego. 10 lipca na Dariusza M. policjanci trafili na dworcu. Kilkadziesiąt minut wcześniej dostali informację, że na dworcu głównym w Toruniu przebywa mężczyzna, który jest podejrzanym w sprawie brutalnego zabójstwa Ani. Na miejscu byli już policjanci z Łowicza, którzy prowadzili tę sprawę. Wiedzieli bowiem, że jeden z podejrzanych bardzo często przesiaduje na dworcu. Gdy dojechali do nich policjanci z komendy w Toruniu, postanowili dokonać zatrzymania. Do akcji dołączył także patrol żandarmerii wojskowej, pełniący akurat służbę w okolicy. Dariusz siedział na ławce i nie zorientował się, że wokół niego zgromadziło się wielu mężczyzn. Gdy w końcu przykuli jego uwagę, było już dla niego za późno, aby wykonać jakiś ruch. Okazało się, że byli to policjanci, którzy przyszli go aresztować. Na sygnał od razu ruszyli w jego stronę, obalili na ziemię i skuli kajdankami. Mężczyzna postanowił im jednak tego nie ułatwiać. Nie obyło się bez wymiany ciosów. Dariusz próbował wyrwać się policjantom, ale ci mieli zdecydowaną przewagę. Mężczyzna został aresztowany. Kilka godzin później przyszła kolej na Artura. Równie liczną grupę policjantów wysłano na niewielkie osiedle w podtoruńskiej Nieszawie. Ku zaskoczeniu funkcjonariuszy, tym razem zatrzymanie przebiegło dużo spokojniej. Mężczyzna, który dostrzegł policjantów, nie zamierzał z nimi walczyć. Poddał się bez oporów. Wyglądało to tak, jakby na nich czekał. Przez cały tydzień siedział w domu i nigdzie nie wychodził. Patrzył tylko przez okno i wyglądał, jakby kogoś oczekiwał. Sąsiadom przez ten czas także wydawał się nieswój, jakby taki wystraszony. Wkrótce potem rozpoczęły się przesłuchania. Obaj przyznali się do zbrodni i trafili do aresztu. Mieli tam siedzieć do czasu procesu, który miał ruszyć w 2005 roku. W międzyczasie zmienili jeszcze swoje wersje wydarzeń. Jednak to, czego się trzymali, to, że od dłuższego czasu zażywali narkotyki i że byli pod ich wpływem w czasie morderstwa. Artur F. oświadczył: ja pamiętam tylko, że ją okradliśmy, a co było potem, nie pamiętam, bo byłem pod wpływem narkotyków. O tym, że wypchnąłem tę dziewczynę z pociągu, powiedział mi Darek. Z kolei Dariusz M. powiedział: Artur wypchnął Anię z pociągu. Ja otworzyłem drzwi, ale na początku nie wiedziałem, że on planuje kogoś wyrzucić. Śledztwo w sprawie zabójstwa Ani prowadziła prokuratura w Skierniewicach. Dla formalności podejrzanych poddano badaniom sądowo-psychiatrycznym. Biegli stwierdzili, że 22-letni Artur i 23-letni Dariusz byli poczytalni chwili popełnienia zbrodni. Na tej podstawie rzecznik prokuratury zapowiedział, że w ciągu najbliższych tygodni do sądu trafi akt oskarżenia. Mężczyznom zarzucono zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem i z motywów zasługujących na szczególne potępienie.
W związku z tym groziła im kara od 12 lat więzienia do dożywocia. Z kolei prokuratura w Kołobrzegu zajęła się innym śledztwem. Miała ona za zadanie zbadać, czy przypadkiem do całej tej sprawy nie przyczyniło się w jakimś stopniu PKP. Zdaniem ojca Ani, kolej nie zapewniła jego córce należytego bezpieczeństwa i była współodpowiedzialna za tragedię. Sprawa morderców Ani trafiła do sądu w Skierniewicach i podczas pierwszego posiedzenia sąd zadecydował, że ze względu na wagę sprawy można ujawnić wizerunki oskarżonych. Podczas rozprawy zeznawać także mieli rodzice Ani. Zaplanowano to na 19 marca 2005 roku. Zanim jednak doszło do procesu, o skromnej rodzinie z Jarkowa usłyszała niemal cała Polska. Niemal codziennie gościli u nich dziennikarze. Pani Bogusława wystąpiła w programie Ewy Drzyzgi, a pan Jerzy udzielił tylu wywiadów, że przestał je liczyć. Przeważnie padały takie same pytania, a rodzice Ani udzielali podobnych odpowiedzi, że nie rozumieją, jak można kogoś zabić bez powodu, a ból i rozpacz nie mają swoich granic, że gdy raz zamieszkają w człowieku, to już na zawsze i że świat bez ich córki nie będzie już taki sam. Tak wypowiada się o tamtym czasie pan Jerzy. Cały ten zgiełk człowieka otępiał i ból był mniejszy. Podawano sobie nas z jednej telewizji do drugiej, a myśmy szli jak we mgle. Czasu było mało na rozmyślania i może dzięki temu nie zwariowaliśmy. 4 lutego miał miejsce pierwszy dzień procesu zabójców Ani Dybowskiej. W jednym z artykułów tak przedstawiono Artura w tym dniu. Ten, który zabił, wcale nie wygląda jak diabeł. Okrągła, trochę jeszcze dziecinna twarz wzbudza sympatię. Grozę budzą oczy jak u lalki. Puste, bez śladu wyrzutów sumienia, strachu czy żalu. Artur F. mówi jak manekin. Artur tym razem przedstawił taką wersję. Dzień później miałem urodziny. Chciałem je uczcić, ale nie miałem pieniędzy. Gdy wpychałem jej w usta papierowe ręczniki, to poleciały jej łzy. Popchnąłem ją lekko, a ona wypadła z wagonu. W trakcie swoich zeznań przyznał jeszcze, że był leczony psychiatrycznie, że nie stronił od narkotyków i wódki, ale dodał, że nie chciał zabić. Po prostu brakowało mu pieniędzy na imprezę. I głupio mu było, że nie będzie miał za co kolegom piwa postawić. Ale zabić nie chciał. Samo tak jakoś wyszło. Później Artur znów powołał się na działanie narkotyków i brak możliwości odtworzenia w pamięci tamtego dnia. Wsiedliśmy do pociągu w Toruniu, żeby kogoś okraść. W jednym z przedziałów spotkaliśmy samotnie jadącą dziewczynę. Okradliśmy ją w pociągu, a później wzięliśmy narkotyk LSD. Nic więcej potem nie pamiętam, a odzyskałem świadomość, jak wracaliśmy już do Torunia. Później dodał jeszcze, że o tym, iż zabił Anię, poinformował go Dariusz 2 dni później. Sąd określił Artura jako pomysłodawcę tej zbrodni. Uznał także, że to on namówił Dariusza, by wspólnie wsiedli do pociągu i kogoś okradli. Zdaniem sądu Artur F. już wtedy doskonale wiedział, że zabije. Z kolei Dariusz tak został opisany podczas procesu. Twarzy Dariusza M. można się przestraszyć. Kanciasta, zacięta, zła. Oczy nieufne, trochę nierozumiejące tego, co się dookoła dzieje. Ręcista, ma gruźlicę i leczy się psychiatrycznie. Oficjalnie mieszka z ojcem, ale najczęściej sypia na dworcu. Nie chce zeznawać, obojętnie słucha tego, co sam zeznał wcześniej. O planie Artura wypowiedział się w ten sposób. Wtedy Artur powiedział, że jak coś pójdzie nie tak, to wyrzucimy gościa z pociągu i po sprawie. Nie ten plan się spodobał. Prokurator próbował jednak ustalić, czy Artur F. planował zabójstwo wcześniej, czy dopiero w pociągu. Dariusz odpowiedział, że do samego końca myślał, że Artur tego nie zrobi. Na co prokurator podniesionym głosem zapytał go: no przecież to oskarżony otworzył drzwi od wagonu, dlatego pytam, po co? Aby wysiąść, czy aby kogoś wyrzucić? W tym momencie Dariusz potrzebował chwili do namysłu, po czym odpowiedział: otworzyłem, bo Artur mi kazał. Jeśli chodzi o obrońców mężczyzn, to podkreślali, że wyrok powinien być surowy, ale jednocześnie sprawiedliwy, który da ich klientom szansę powrotu do społeczeństwa. Po pierwszej rozprawie, na której wyrok jeszcze nie zapadł,
ojciec Ani wypowiedział się w ten sposób. Nikomu nie życzę takiej tragedii. Gdyby była kara śmierci, to Artur powinien ją dostać, bo jest wszystkiemu winien. Boże, wybacz, on nie zasługuje na życie. Jeśli chodzi o sam proces, to również dał mocno w kość rodzicom Ani. Przede wszystkim, aby dostać się do sądu, musieli całą noc jechać PKS-em z Kołobrzegu, by potem w Łodzi mieć przesiadkę i godzinę później być w Skierniewicach. Najgorsze jednak było to, że ciągle obiecywano, iż ta rozprawa będzie ostatnia, a potem znów okazywało się, że będą jeszcze kolejne. Po śmierci Ani, jej mama potrzebowała leków na uspokojenie. Bez nich nie umiała już się obejść. W jednym z wywiadów mówiła, że choć już minęło ponad pół roku i łzy trochę przyschły, to ból w sercu nie puszcza. Rodzice Ani starali się wrócić do codzienności, w końcu mieli jeszcze 4 córki, którym musieli zapewnić odpowiednie warunki. Do tego wciąż musieli prowadzić plantację, aby mieli z czego się utrzymać. Jednak bez Ani nic już nie było takie samo. Pan Jerzy twierdzi, że starsze córki coraz częściej milczą, a z kolei bliźniaczki pytają, gdzie jest Ania. Dodał także, że wtedy człowiek leży i myśli, co mogła czuć jego córka, gdy ją bili, gdy ją mordowali, czy ją bolało, czy wołała go na pomoc. Jedyne, co trzymało ich w miarę w ryzach, to wiara, że oprawcy ich córki z więzienia już nigdy nie wyjdą. Dodatkowo państwo dybowscy w czasie procesu występowali jako oskarżyciele posiłkowi. Po procesie tak wypowiadała się o nim pani Bogusława. Tak bardzo chciałam tym diabłom spojrzeć prosto w oczy, ale oni nie mieli na tyle odwagi. Zabrać mi dziecko to umieli, a teraz głowy pospuszczali, bandyci. Jej zdaniem nie było w nich śladu skruchy czy żalu. Nie padło też słowo przepraszam na tej pierwszej rozprawie. Zresztą dla mamy Ani ono nie miałoby znaczenia, bo życia córki i tak by jej nie zwróciło. Sam proces dla rodziców Ani był bardzo trudny, a słuchanie o tym, co działo się z ich córką przed śmiercią, niemal nie do wytrzymania. Po wszystkim ojciec Ani wypowiedział się w ten sposób. Proszę pana, gdybym nie miał żony, dzieci, to bym nie wytrzymał. Skoczyłbym do nich i obu bym kark skręcił. Ja byłem przy sekcji zwłok. Widziałem, jak te papierowe ręczniki miała głęboko wciśnięte, że aż całą krtań wypełniały. Ku zaskoczeniu rodziców Ani, w pewnym momencie podszedł do nich nieznajomy mężczyzna, a następnie przedstawił się jako ojciec Darka, a potem przeprosił i cały czas mówił tylko, że naprawdę bardzo przeprasza. Mężczyzna sprawiał wrażenie, jakby umarł mu ktoś bardzo bliski. Był zgarbiony, kulił się w sobie. Wyglądał, jakby się postarzał, przynajmniej o 10 lat. Opowiadając o Dariuszu, miał łzy w oczach. Mówił, to biedne dziecko, trochę słabsze na umyśle niż inne. Ale dlaczego zabił? Dlaczego zabił? Proszę Boga, aby rodzice tej dziewczyny kiedyś mu wybaczyli. Nasz papież poszedł do tego, co do niego strzelał. Może ojciec i matka kiedyś przebaczą. Niedługo po pierwszym procesie rodzice Ani otrzymali telefon, na który czekali. Zadzwoniono do nich z sądu w Skierniewicach z informacją, aby zbierali się do drogi, bo wyrok zapadnie na najbliższej rozprawie. Pani Bogusława nie do końca dowierzała, więc pytała, czy na pewno tak się stanie i zapewniono ją, że tak będzie. Państwo dybowscy wybrali się więc w kolejną trudną podróż, aby ostatecznie dowiedzieć się, że jednak wyroku nie będzie, bo ostatni świadek, narkoman, który podsłuchał fragment rozmowy oskarżonych przed zabójstwem, nie został przez policję doprowadzony na rozprawę. Okazało się, że 19-letni Tomasz L. nie stawia się w sądzie już od ponad 2 miesięcy i opóźnia zakończenie procesu. Do tego okazało się, że mężczyzna, który miał być doprowadzony przez policjantów do sądu, od kilku miesięcy siedzi w areszcie śledczym w Bydgoszczy i nikt nie zadbał o to, aby właśnie stawił się w sądzie. Pan Jerzy tak to skomentował. No jak to usłyszałem, to aż się zatrząsłem ze wściekłości. To my jedziemy tyle kilometrów, a oni urządzają sobie kpiny z prostych ludzi. Przez tyle dni nikomu nie chciało się wykonać kilku telefonów i sprawdzić, gdzie jest jeden świadek. Do cholery, przecież my nie przyjechaliśmy tam handlować kartoflami. Tak z ludźmi postępować nie wolno. Gdy w końcu Tomasz L. stawił się w sądzie, odwołał większość swoich zeznań.
Zaprzeczył, że był namawiany przez oskarżonych do okradania pasażerów. Potwierdził jedynie, że jeden z nich po zbrodni opowiedział mu o okradzeniu pasażerki w pociągu. Został także oceniony przez biegłych, którzy wydali opinię, że zmieniając swoje zeznania, próbował symulować chorobę psychiczną. Kolejne posiedzenie sądu zostało wyznaczone na 5 września. Proces rozpoczął się w lutym, więc we wrześniu państwo Dybowscy byli już naprawdę nim zmęczeni. Ale w końcu wszystko wskazywało na to, że 5 września zapadnie wyrok. Prokurator w mowie końcowej podkreślił, że obaj sprawcy działali ze szczególnym okrucieństwem. Wskazał na to, że przez wiele godzin znęcali się nad swoją ofiarą i od początku wiedzieli, że wyrzucą ją z pociągu. Prokurator podkreślił także, że działali ze szczególnie niskich pobudek oraz dodał, że jego zdaniem w tej sprawie nie ma żadnych okoliczności łagodzących. Dariusz i Artur otrzymali także możliwość ostatniego słowa. Skorzystali z tej możliwości i przeprosili rodzinę Ani. Jednak Artur, który był prowodyrem całej tej sytuacji, robił to niemal beznamiętnie. Dodał także, że nie ma nic na swoje usprawiedliwienie. W końcu sąd okręgowy w Skierniewicach wydał wyrok, na który tak bardzo czekali rodzice Ani. Artur F. został skazany na dożywocie z zaznaczeniem, że o warunkowe zwolnienie będzie mógł się ubiegać dopiero po 35 latach. Dariusz M. został z kolei skazany na 25 lat pozbawienia wolności z zaznaczeniem, że będzie musiał spędzić w więzieniu co najmniej 15 lat. Obaj też mieli zapłacić po 10 tysięcy złotych na cele społeczne oraz na 10 lat zostali pozbawieni praw publicznych. Uzasadniając wyrok, sędzia stwierdził, że wina obu oskarżonych nie budzi żadnych wątpliwości i wynika to zarówno z ich wyjaśnień, jak i zeznań świadków. Sędzia podkreślił także, że obaj działali ze szczególnym okrucieństwem i z motywów zasługujących na szczególne potępienie. Wytłumaczył także, skąd te różnice w karach i powołał się na to, że to Artur był inicjatorem całej zbrodni. Podkreślił jednak, że Dariusz M. nie przeciwstawił się Arturowi i brał udział w tych zdarzeniach. Stąd też taka kara dla niego. Jeśli chodzi o samego Artura, sędzia jeszcze dodał: w stosunku do Artura F. brak jest rokowań na przyszłość. Nie ma żadnych perspektyw, że ten człowiek po odsiedzeniu 15 czy 25 lat się zmieni. Dla takich ludzi orzeka się karę dożywotniego pozbawienia wolności. Niedługo po tym Artur F. i jego obrońca zrezygnowali z apelacji. Dariusz M. odwołał się od swojego wyroku, ale w rezultacie sąd apelacyjny wydłużył mu czas, jaki bezwarunkowo musi spędzić za kratkami. W efekcie będzie mógł się ubiegać o warunkowe zwolnienie dopiero po 20 latach pobytu w więzieniu. Po usłyszeniu wyroku tak skomentował go Jerzy Dybowski: niech to państwo wreszcie coś zrobi z tymi zwierzętami w ludzkiej skórze. Dożywocie to dla nich żadna kara. Powinno im się odebrać życie w taki sam sposób, w jaki oni odebrali życie mojej córce. Wiem, że kara śmierci dziecka mi nie przewróci, ale tu chodzi też o sprawiedliwość i ochronę każdego życia, a nie tylko życia tych, którzy mordują. Moja Ania nie żyje, a oni teraz będą oglądać sobie telewizję w więzieniu. Wyrok, który zapadł 5 września 2005 roku, zapadł w dniu urodzin pani Bogusławy. W jednym z wywiadów kobieta zastanawiała się, czy przypadkiem nie był to jakiś znak od Ani. Był to też moment, w którym dziennikarze przestali powoli interesować się tą sprawą. Czas było więc wrócić do normalnego życia, o ile w ogóle się dało. Na chwilę jeszcze głośno o sprawie Ani było właśnie w kwestii apelacji Dariusza M. Ale tak jak już wam wspominałam, sąd podtrzymał wyrok pierwszej instancji, a do tego wydłużył minimalny czas odsiadywania w więzieniu Dariusza. Sąd uznał, że odwołanie jest bezzasadne. Podkreślił też, że sprawcy działali z motywacji zasługującej na szczególne potępienie. W swoim uzasadnieniu sędzia argumentowała: pokrzywdzona została pozbawiona życia po to, aby sprawcy pozbyli się osoby, która mogła ich rozpoznać. Już to wskazuje, że jest to motywacja zasługująca na szczególne potępienie. Niedługo po zakończeniu procesu księża z sanktuarium błogosławionej Karoliny Kuskówny w Zabawie, niedaleko Tarnowa, przygotowali kapliczkę z myślą o Ani. Jedna z części sanktuarium to kaplica męczenników. Składa się ona z kilkunastu ołtarzyków,
a każdy poświęcony jest innej młodej osobie zamordowanej w Polsce w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Jeden z nich jest zadedykowany Ani Dybowskiej. Znajduje się przy nim mała tabliczka z kilkoma słowami o Ani i o tym, jak zginęła. Całą treść przygotowała mama Ani, pani Bogusława. Tuż obok postawiono zdjęcie 21-latki. Specjalne nabożeństwo w tej kaplicy odprawiane jest 18 dnia każdego miesiąca. Jeśli więc będziecie w okolicy i mielibyście ochotę, to możecie zapalić świeczkę Ani. Proces Ani się zakończył, o jego wyniku już Was poinformowałam, ale należy jeszcze wspomnieć o drugim procesie. Otóż nie wiem, czy pamiętacie, ale wspomniałam Wam, że prokuratura Kołobrzeska zajęła się kwestią PKP i ich odpowiedzialności. Ogólnie ten proces trochę się przeciągnął i w tej kwestii państwo dybowscy żal mieli do jednej osoby, a mianowicie do Henryka Dzido, wtedy adwokata i senatora samoobrony. Mężczyzna sam się do nich zgłosił i obiecał, że będzie ich reprezentował w procesie, jaki chcieli wytoczyć PKP. W końcu rodzice Ani twierdzili, że kolej nie zapewniła ich córce bezpiecznej podróży i po części była winna jej śmierci. Ale wtedy prokuratura umorzyła sprawę i zdaniem rodziców Ani stało się to właśnie przez pana Dzido. Ich zdaniem kompletnie nic nie zrobił, tylko ich oszukiwał. Wyglądało na to, że po prostu chciał zaistnieć w mediach. Natomiast sam Henryk Dzido zapewniał, że zrobił wszystko, co było w jego mocy, ale to prokuratura podejmuje decyzje w tych sprawach. Ale i tutaj w końcu doczekano się procesu, bo ostatecznie do prokuratury w Kołobrzegu wpłynęło zawiadomienie o przestępstwie, którego miały się dopuścić PKP, nie zapewniając ochrony pasażerom. Zawiadomienie to złożył zespół do spraw pomocy ofiarom przestępstw przy Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy. Między innymi w tym zawiadomieniu zarzucono, że PKP nie dopełniło obowiązków polegających na niezapewnieniu jakiejkolwiek ochrony osobom korzystających z ich usług. Ostatecznie zapadł wyrok w tej sprawie, który potwierdził, że PKP są współwinne śmierci Ani Dybowskiej. Po tym procesie Jerzy Dybowski powiedział, że już nigdy nie wsiądzie do pociągu, a swoje dzieci woli dowozić wynajmowanym samochodem. Dodatkowo ojciec Ani twierdził, że wszystkie osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na kolei wiedziały, iż nocne pociągi z Kołobrzegu są celem bandytów, lecz nie zrobiły nic, a wręcz się bały patrolować te pociągi. I chyba faktycznie coś w tym jest, bo znalazłam wypowiedź naczelnika ze Straży Ochrony Kolei w Szczecinie dla Wprostu, która nie za bardzo przemawia za tym, iż podróże pewnymi trasami pociągiem są bezpieczne. Przytoczę Wam jeden przykład, bo tych tras jest wymienionych dużo więcej oczywiście. Składy jadące ze Świnoujścia i Szczecina w głąb kraju są nazywane pociągami grozy. Bandyci często usypiają tam podróżnych gazem lub środkiem podanym w alkoholu i okradają. Przestępcy są kulturalni, dobrze ubrani. Podróżnym opowiadają, że wracają z kontraktu i na powitanie z Polską proponują wódkę, w której najczęściej jest narkotyk lub środek psychotropowy. Pasażer, który przyjmie poczęstunek, zasypie i budzi się na stacji końcowej, bez bagaży, pieniędzy i dokumentów. Przyznam szczerze, że nie słyszałam wcześniej o takich akcjach. Nie wiem, czy Wy też macie takie doświadczenia, ale jeżeli tak, to myślę, że warto się z nimi podzielić i ostrzec innych przed różnymi niebezpieczeństwami. Dlatego jeżeli macie jakieś takie doświadczenia i chcielibyście się nimi podzielić w komentarzu, to zapraszam. Czekam też na Wasze opinie, co sądzicie o tej sprawie. Jako ciekawostkę dodam, że sprawa Ani Dybowskiej stała się inspiracją dla twórców jednego z odcinków Pitbulla. Osobiście jednak jeszcze nie oglądałam tego odcinka, więc jeżeli Wy oglądaliście, to dajcie znać, na ile pokrywa się z tym, co Wam opowiedziałam. A na koniec zapraszam na kilka Waszych komentarzy. Jak zwykle bardzo za wszystkie dziękuję i przypominam, że to, że akurat Waszego komentarza nie przeczytałam, nie oznacza, że był mniej wartościowy. Aga Feldi, nie wiem czy dobrze przeczytałam, napisała: Witam, jestem dość nowa na kanale, ale na pewno zostanę na dłużej. Historia uderzyła mnie dość mocno. To nie była ciemna alejka czy randka z nieznajomym. Jestem bardzo świadoma niebezpieczeństwa,
ale myślę, że nie zaświeciłoby mi się tutaj światełko ostrzegawcze, bo gdzie indziej jak nie w domu jest pierwsza wizyta niani i to w biały dzień. Od kiedy słucham wieczorami w pracy tego typu historii, a potem wracam wieczorem rowerem do domu sama, jestem o wiele bardziej ostrożna. Nie chodzi tutaj o to, abyśmy się wszyscy bali wyjść z domu, ale aby mieć świadomość, co nas spotkać może. Zawsze gdy umawiam się z kimś u mnie w domu, gdy na przykład coś sprzedaję, to upewniam się, że nie jestem sama. Ostatnio, gdy nikogo nie było, krzyczałam, zaraz do was przyjdę i mówię do kobietki, przepraszam, ale rodzina mi się zjechała, a tak naprawdę byłam w domu tylko ja. Bardzo cieszę się, że Aga podkreśliłaś, że w tej sytuacji by ci się świetełko nie zaświeciło. Ja też miałam takie podobne odczucie, że w końcu niania w domu to jest całkiem normalna propozycja. Może kwestia tylko tych maili nie była za bardzo taka wiarygodna, bo jednak lepiej byłoby porozmawiać z kimś chociaż przez telefon, ale raczej faktycznie nie spodziewamy się niebezpieczeństwa, gdy idziemy na rozmowę o pracę. Fajnie, że też podkreśliłaś, że warto albo z kimś być, albo chociaż sprawiać takie wrażenie. Myślę, że faktycznie to może nas przed czymś uchronić. XXXX napisała. Ja podczas słuchania szydełkuję zabawki amigurumi. Taka babcina rozrywka. Nie mogłam przejść obojętnie, bo zupełnie nie wiem, co to jest amigurumi, ale zaraz sprawdzę i nadrobię swoją niewiedzę. Dominika Burę napisała. Mój syn ma zdiagnozowanego Aspergera. Z każdym razem, jak słyszę, że jest to podstawa do uznania kogoś za niepoczytelnego, to coś we mnie umiera. Oczywiście nie zawsze jest kolorowo, ale widzę, jak wiele miłości może dać. Gdy przychodzi się przytulić, gdy szuka pocieszenia, gdy bawi się z ojcem. Nie umiem sobie wyobrazić go w podobnej sytuacji, ale może to matka przeze mnie przemawia. Przeczytałam ten komentarz, bo tak pomyślałam, że cały czas różnego rodzaju choroby, zaburzenia są tematem tabu. I często przez niewiedzę możemy kogoś bezpodstawnie osądzić. Też uważam, że powołanie się tutaj na Aspergera było bezpodstawne i krzywdzące. Bardzo pokrzepiający jest twój komentarz, Dominika. I to bardzo piękne, że właśnie tyle miłości dajesz swojemu synowi. Wszystkiego dobrego wam życzę. I na koniec zostawiłam sobie jeszcze jeden dłuższy komentarz od Diamond Beach. Świetny materiał jak zawsze. Słucham w domu pod kocykiem, obok kot i notatki z kanadyjskiej Arktyki. Ledwie skończyłam zajęcia, a już kliknęłam w powiadomienie, bo po prostu nie mogłam się doczekać. Historia tragiczna. Łatwo często mówić nam, ja bym postąpiła tak czy inaczej, bo wiemy, how this story ends. Niestety, złe miejsce, zły czas. Bardzo przykre. Kiedyś z nudów zerknęłam na ten kanał. Nie byłam pewna, czy w sumie mi odpowiada, czy nie. Teraz czekam na kolejne odcinki, a w przerwach między update'ami odświeżam stare do snu. Nawet jeżeli jakaś sprawa już była omawiana, każdy ma swój styl i swój punkt widzenia, co sprawia, że można poznać różne strony tej samej historii. Karolina Anny słucham między zajęciami. Kryminatorium leci do treningów, a pani idealnie się słucha właśnie do snu czy podczas robienia makijażu. Mam nadzieję, że kanał będzie dalej się rozwijał. Bardzo dziękuję za ten komentarz i bardzo mi miło, że jednak jakoś się polubiłyśmy i tutaj zostałaś dalej ze mną. Przyznam, że początkowo moją uwagę przykuła kanadyjska Arktyka, ale im dalej czytałam, tym bardziej się upewniałam, że będzie warto przeczytać twój komentarz. Fajnie, że podkreśliłaś, że łatwo nam oceniać sytuację, gdy wiemy, jak się skończy. Ale tak jak mówisz, nie mamy pewności, co zrobilibyśmy w podobnej sytuacji, gdyby nam się przytrafiła. Dziękuję, że podkreślasz też, że te same sprawy mogą być omawiane przez różnych twórców i dają różny punkt widzenia. Mam podobne odczucia, dlatego jeżeli uważam, że mogę dodać coś nowego do sprawy, to wtedy się zabieram za sprawę, nawet jeżeli już była gdzieś w internecie. Czasami są też sprawy, które tak bardzo mnie poruszą, że po prostu muszę o nich opowiedzieć, taką mam potrzebę. I na koniec mała uwaga, jak coś nie pani, tylko po prostu Monika. No dobra, z mojej strony to tyle na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję za wysłuchanie, za wasze komentarze i wsparcie, które otrzymuję, zwłaszcza w prywatnych wiadomościach. Ogólnie jeszcze wam zdradzę, że mam taki pomysł, abyśmy się spotkali kiedyś na live'ie i żebym spróbowała wam opowiedzieć jakąś sprawę na żywo, a przy okazji od razu sobie o niej dyskutowali.
Pytałam już o to na Facebooku, ale jeżeli macie jakąś propozycję, jaka to by mogła być sprawa i jeszcze miejcie na uwadze, że muszę ją opowiedzieć na żywo, to dajcie znać w komentarzu, a ja będę brała wasze propozycje pod uwagę. Dobra, to było szybkie wtrącenie, a teraz już się żegnamy. Życzę miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.